To już 6 lat, od kiedy w Krośnie Odrzańskim działa Rada Seniorów. Gdy ją powoływano, była jedną z niewielu takich grup w województwie lubuskim. Krosno Odrzańskie wyszło naprzeciw potrzebom tej grupy wiekowej, której doświadczenia mogą być cenną wskazówką przy rozwoju gminy. Rada rozpoczęła teraz kolejną kadencję. Celem działalności naszej Rady staraliśmy się, aby to była integracja. Integracja wszystkich seniorów. Nie tylko w mieście, ale i w całej gminie, żebyśmy się lepiej poznali. Gdy w Krośnie Odrzańskim powstawała Rada Seniorów, wielu sceptyków mówiło, że jest to kolejne gremium, które niewiele wniesie do życia publicznego. Jak bardzo myliły się te osoby, pokazała rzeczywistość. Aktywność Rady Seniorów i podejmowane inicjatywy wychodzą poza standardowe działania tego typu grup. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za aktywność, bo bez pomocy przedstawicieli poszczególnych środowisk chyba ciężko jest trafić, jak to mówią, w punkt. Państwo podejmowaliście inicjatywy, które nasi seniorzy po pierwsze zgłaszali wam jako potrzeby. To wy widzieliście to, że okradani są seniorzy, więc trzeba robić spotkania z policją chociażby, tak? Że seniorzy to nie są tylko osoby, które mają siedzieć w domu, tylko mają wyjść do ludzi, mają się spotykać. Organizowaliście zabawy, które, jak się okazuje, jeszcze ludzie się dopytywali, czy jeszcze kogoś nie dało rady tam dokoptować, docisnąć kolanem, że tak powiem. A przypomnijmy, że sztandarowym pomysłem Rady były tak zwane karty życia. Kolejnym obywatelskim projektem i wyjściem naprzeciw potrzebom seniorów będzie stworzenie karty seniora. Ruszymy z tym na pewno mocno po 13 października i mam nadzieję, że tutaj za przyjemnością pana burmistrza, ale też przewodniczącego Rady, do końca roku uda nam się taką kartę na nową już kadencję też nowej Rady Seniorów uchwalić. Rada Seniorów zakończyła trzecią kadencję i wybrała członków na czwartą. Zostali nimi Andrzej Domagała, Janina Sienkiewicz, Teresa Nowak, Irena Barszczowska, Stefania Okarmus, Grzegorz Kopacz, Maria Piter, Zdzisława Gawryluk, Józef Ostrowski oraz Czesława Kraus.